Zapraszamy do wysłuchania 467 odcinka sagi radiowej na Młynowej. Dzień dobry wszystkim. Nasi emeryci i renciści. Pokąd demokracja nastała, się wszystkie pokończyli. Na Młynowej. Saga rodu Taresewiczów. O Chryste, panie, komu to ja podpadla? O, beatomowe składasz do kupy. 2 miesiące durnia walał. To zwykły złodziej. Tylko nie człowiek, bo do sądu podam za obrazę. Jak on miastowy, to myśli, że wszystko rozumie, powiadam. O, choroba. Dawaj, Czesek, bańki choć postawimy. Nie potrzebuję. Ty zupełnie chyba nie wiesz, co ty mówisz. Na początku loni mogą pomóc, a później będzie za późno. Tak polami ciebie, że się z łóżka nie podniesiesz. O, jeszcze nigdy tak nie było, żeby ja się nie podniósł. O, w razie czego, co to pójdę do doktora? Uj, jak nyję, ojej. O, ty nie tylko chory na lumbago, ale też tak samo zaciemnienie masz umysłu. A wiesz ty, co się dzieje u doktorów? Co? Dzisiaj, żeby chorować, trzeba zdrowie kąskę mieć, co najmniej. O, wielka szkoda, że z kliniki nic nie wyszło, Ty mnie dla mnie w ogóle o jej tu nie przypominaj. Jak ja słyszę o klenicy, to za odraz mnie załupa staje przed oczami. I czy ja natychmiast z tobą gorzej, czy... O, niech to licho, ale boli. Bańki by pomogli. Na wszystko. Ty ich świetnie by stawiała nawet na łysienie. Żeby ty wiedział, żeby pomogli. Łoni silnie ciągną, jak się przysio. Tak, przysio. Cybulki, by w losowe mogli na wierzch powyciągać z głowy. Znaczy się z głowowej skóry, jak lupierzem, chtór nadzie przykryta. Ale wymyśliła. Bańki by powyrywali te cybulki i by człowiek już do końca życia został łysy. A tam już tam. Bańki są na wszystko dobre. O, jednakowoż trochu szkoda, że z tej kliniki nic nie wyszło. Ty by chciała, żeby załupa skądś wytrzasnął te pieniądze na łapówkę? A je, by nie chciała. No. A je, może lo co inne rozchodziło się dla inspektorów? Niby o co? Nie wiem. Może to wyłącznie tylko była prowokacja urzędnicza. A może inspektory chcieli skontrolować uczciwość załupy? A kto łapówki daje, ten i sam ich chętnie bierze. Rozumiesz? Bo się forsa musi bilansować łapownicza. Co ty bredzisz tam? No weź pomysł, tylko stary. W naszym państwie absolutny dzisiaj panuje system łapowniczy. Kto cośkolwiek chce załatwić, musi zaraz komuś w łapę dawać. Temu, żeby nie było w lobie strony łapownictwa, to by on się zakorkował. Znaczy system. No, możesz trochę jaśniej? A czy ja nie jasno mówię? Cały czas nie można tylko dawać, bo dawając by pieniądze dla dawającego szybko się skończyli. Temu dawający dla jednego od drugiego musi brać, bo inaczej łapownictwo szybko by się zawaliło. A niech mnie licho. To jest proste wyliczenie, Czesek. I ekonomiczne. Nic z niczego samo się nie bierze, a pieniądz to już nigdy. No patrzajcie, ludzi. Ja nie wiedział, że ta moja baba taka filozofko się zrobiła ekonomiczno. I ty nie gadaj, tylko jej gości proś do środka. Jak ja słyszę, to nie tylko ty filozofka ona, ale też tak samo jasnowidzka. Aha. Skąd wiesz, że tam liczba mnoga jest za drzwiami, a nie pojedyncza? Idzie ty. Proszę. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Celinka. Sama ty czy tego z Franciszkiem? Jeśli już, to z załupą. Ale teraz jestem sama i już tak zostanie. Co się stało? A to się stało, że zerwałam z męską dominacją, Lilu. Ty, jak słyszę, też. I ja? No chyba. Po raz pierwszy to ty zaprosiłaś mnie do środka, nie twój mąż. Wielki pan i władca. Pani Celina, dobrze się czuję, bo mnie nie... jak boli. Chłopom zawsze coś dolega, kiedy usłyszą prawdę. Może lepiej luciąć się, Celina. Dziękuję. Troszkę weź. I odpocznij. Jestem zmęczona, Lilu. Odkąd zyskałam świadomość feministyczną... Co ty uzyskała?
A wykład to zrobię ci później, dziecino. Teraz tylko powiem, że odkąd ja mam tę świadomość, stałam się innym człowiekiem. A przypadkowo, aby nie kobietą? Otóż właśnie. Tylko wy, mężczyźni, mianujecie się być ludźmi. A tymczasem to kobieta bardziej jest człowiekiem niż mężczyzna. Ja to myślę, że i jedne są ludziami, i tak samo drugie. No są, a jakże? A jednak co kobieta, to kobieta. A mężczyzna to mężczyzna. Tak, bardzo słusznie. Baba zawsze babą pozostanie. A chłop chłopem. Naukowcy twierdzą, że on przyrodniczym błędem genetycznym. Co? Żeby ja się kobietą miał urodzić, to by wolał, żeby mnie wcale w ogóle być nie było. A ja, żebym przypadkowo urodziła się mężczyzną, to bym z miejsca poszła do chirurga. Różne ja durnoty w życiu słyszał, ale takiej to się jeszcze dla mnie nie zdarzyło. Zawsze lepiej. Jest coś więcej mieć, jak mniej. No jasne, tylko niech pan doda, że dotyczy to głównie rozumu. A zostało naukowo dowiedzione, że mózg przeciętnej kobiety jest cięższy od mózgu przeciętnego mężczyzny. Może i cięższy, no, ale pustszy. Oj, że Czesek, jak ty możesz wygadywać takie rzeczy? No nie, bo czemu babów jest o wiele mniej i w rządzie, i w polityce? Za to więcej w handlu. Ale nie na kierowniczych stanowiskach. A wie pan czemu? Tak. Bo nas nie dopuszczacie do ważnych stanowisk. Wy wstrętni mężczyźni. Jakby takie wstrętne, no to czemu chłopów się trzymają baby? A jest odwrotnie. Chłopy bab się trzymają, i to znaczy kobiet. Bez nich byliby nikim. A ja myślę, że jest i tak. Chłopcy baby czynie, a baba chłopa A ty właściwie czyją stronę trzymasz, Lilu? Ja? Tutaj nie ma miejsca na kompromis. Albo, albo. Ojajajaj, otóż i to. Zaraz będziemy wiedzieć, czy ty babo, czy... Ja? No ty. Kobieto, ale chwalić Boga, więcej lod was w głowie mam rozumu. I tak samo jak i ty, ja tu rządzę w chacie. Proszę. Co jest? Proszę. Możesz rządzić, ale prosić to nie umiesz do środka. No, włazi kto musi. Dobrze się, choć jeden chłop w chałupie, bo bez chłopa ja by i godzinę stoją za drzwiami, gdyż ponieważ baby są przeważnie głuchowate z urodzenia. Panie Golomb, to pan sam jest głuchy. Czekuj! No właśnie, i kto tu nie słyszy? Niech pan Tarasewicz powie dla tej tutaj, że ja tylko babów słabo słyszę. Oni dla mnie zapiskliwe. No ciekawe, kto tu piszczy. Czekuj! A tam mniejsza z tym. Sąsiad z czym dziś do nas? No bo zbrudno jak bielizno. Ja nie do was, bo ja nie do jego żonki, a wyłącznie tylko do pana Tarasewicza. No to niech mówi, o co się dla jego rozchodzi, bo mnie nogi myją. O ten dom starości tej sąsiadki naszej waliuknie, jakiej Jadwigi. A dokładnie, no to o co? No dokładnie, o to, czy tam u jej warto zamieszkiwać, to co ona gada. Znaczy się, panie Golomb, ją czasami słyszy? Czego? Niech pan nie udaje. A ta, czego nieproszona, wtrąca się w dyskursję. No, tylko nie ta, tylko nie ta. No to tamta dla mnie bez różnicy. No. Dość, że babów ja przeważnie mało słyszę, ale która jak chce w czasowisku dla mnie zrobić, i to ja czasem mogę ją usłyszeć. No. Jadwiga, waluk znaczy, w czasy w swojej chacie dla sąsiada obiecuje? Toś nie swojej. Ja by u jej tylko czasem pomieszkiwał, a tak to przeważnie siedział się pod jaką palmą na Barmudach, czy na jakiej drugiej wyśpie. Ta palma prędzej w choroszczy by rosła. Niech pan Tarasewicz powie dla tej, tutaj, że się przymkła, bo o nic nikt nie pyta. Oj, nieładnie, panie sąsiad. To ona moja kuliżanko i ja nie pozwolę. Ej, zaczekaj, Lilka.
A co z to palmo? Nic. Ja wyłącznie pod nią będę siedział. No bo ona cienia dużo daje, a opalać się nie lubię i za star już na takie coś. Ona dla sąsiada takie cuda obiecuje, to Jadwiga? No, tylko swoje chatę na ją mam przepisać, ogród i emeryturę, o. Sąsiad nie rozumie, że sąsiada ona chce wykiwać. Niemożliwe. Ona babu, no a baby są za głupie, żeby mnie która mogła wziąć i ja szukać. Jeszcze dotąd się dla żadnej zimno nie udało takie coś. O, jedna kiedyś się nawet chciała, żeby ja się z nią ożenił. Ja mówię, nie ma durnych. O, no i spokój mam do dzisiaj. Absolutny. O. Lepiej żyć samotnie dla Golomba? No, pewnie, że lepiej. Czego? No pod tym względem zgadzam się z swoim sąsiadem, Liluniu. Tylko samotna kobieta może się w pełni rozwinąć. Ja nie słyszę, co ta ona mówi, ale gadać, no to bzdury gada, więcej nic. Baba jak ta drzewna chuba, rośnie tylko i wyłącznie na mężczyźnie, a bez jego ona ginie. O. Panie Golomb, lepiej jedzie pan do... i nie gada tutaj głupoty. Cieguj! A moja żona mówi, że pan nas opuścił. I on takie coś spokojnie słucha. No, bo dla mnie flak przekręca się w środku. Flak. Chłop jak da po głowie babstwu sobie chodzić, no to on już kaleso, a nie mężczyzna. Oto cała mądrość męska, Lilu. Tacy właśnie są mężczyźni i dlatego trzeba się przed nimi bronić. Ja to myślę, że się jednakowoż lepiej dogadywać. Z Czeskiem my się dogadujemy, temu całkiem dobrze dla nas. Co tak milczysz? Czemu nic nie mówisz? No cóż tu gadać, jeśli skoro nie ma tam o czym mówić. Znaczy, źle dla ciebie zimno? Pierwszorzędnie, Liluchno. No trochę czasem ty nerwowa, ale jak zacisnę zęby... Ja by rozwód z babą wziął i nie zaciskał. A w ogóle, to ja co mam robić z propozycją waliuch tej Jadwigi? Jechać pod te palmy, czy nie jechać? No. Osobiście no. To nie radzę. Po mojemu sąsiad by do nikąd nie pojechał, tylko co najwyżej do jej tu chlewika. Ale palma jest w umowie, co na razie jeszcze ja ją nie podpisał. A tam napisane, z czego ona? Bo czasami może być z papieru czy z plastiku. O, choroba! Dłużej to już nie mogę tego słuchać. O, Jadwiga. Ty nie słuchasz, ale podsłuchujesz. I co z tego? Tak czy siak? To jedno i to samo słyszę, jak ty na mnie jakieś ci kolumny rzucasz. Temu dłużej na to nie pozwolę. Posunie się, pani. No ciekawość, jak ty mnie poszczymasz? Zwrócę się do sądu, żeby on zabezpieczył moje prawa osobiste. Ta? I dla ciebie wziął, zakazał w ogóle o mnie się nie wyrażać. No się Czesek nie wyrażał, Dzunia, tylko mówił. I mówię, nie będzie też tak samo. No. Zabroniony. O. Wiesz ty... Co dla ciebie powiem? No co? Możesz mi naskoczyć. Nie. Moje prawo jest o każdym gadać, a już zwłaszcza, kiedy on oszustem. Nie ma pan racji, panie Czesiu Złociutki. Sądy coraz częściej wydają takie zakazy. Jak to? A normalnie, Lilu, kiedy jakiś żurnalista chce napisać o złodzieju czy oszuście, to on wtedy szybko zwraca się do sądu, a sąd jeszcze szybciej zakazuje. Ja nie słyszał, co te baby tutaj mówią, ale powiem, że to jakieś babskie muszą być wymysły. No. Żaden chłop by takiej bzdury to nie wymyślił. A zgadzam się z Golombem. Tylko Golomb niech szybciutko weźmie i podpisze, co dla jego podnosia. Podtykam. A ja już niedługo tyle będę miałam chętnych do mieszkania w moim domie szczęśliwości starczy, że zabraknie miejsca dla tych, co dziś uciągają się z podpisem. To aż tyle ty już różnych dorniów narzła? Licz się ze słowami, panie Tytarasiewiczu. Możesz beknąć za obrazę mojej prywatności osobistej. Dziunia, Czesek ciebie nie lobraża, tylko pyta, iluch masz klientów? Iluch mam? Tyluch mam. To jest tajemnica mojej firmy. O. No, ale paruch mogę tutaj, no, wam wyszczególnić, żeby wy nie myśleli, że was bujam. Znaczy, mąż mój Zymek pierwszy,
Moja ta Helena Treblodytka druga, no... Siłotnie a... przymusiła do podpisu? W razie czego, to zeznam, że nie chciała ona dobrowolnie. A ja zeznam, że to moja konkurencja ciebie przekupiła. Jaka konkurencja? No zwykle. Żulin dla mnie pozazdrościł i tak samo taki sami dom zaklada starej szczęśliwości, o, jak i u mnie. I on dla twojego męża wsunął w lapę, żeby twój mąż kolumni na te moje firmę rzucał. O. Wiesz, co grozi za fałszywe oskarżenie? Najprzeważniej nic. A tam, w razie czego powiem, że się troszkę pomyliłem. A co z moją palmą? Rzeczywiście będę pod prawdziwo odpoczywał? Jak najbardziej. Tak? O, dla Golomba daję słowo, że prawdziwa ona będzie. Nie z papieru czy z plastiku. O, Golomb sam jak zachce, no to siądzie pod ją i zielonym liściem może się wachlować. Ty, nie o tej palmie, aby mówisz, Dziunia, co w sypialni stoi twoje i... Ja już ją dawno z chaty wyrzuciła. Kupisz nowo? Czy od kogoś jeszcze pożyczysz? Żeby was licho, wy Tarasewicze. Może wy tak samo chcecie nieuczciwe konkurenci dla mnie zrobić, co? I temu tak mówicie. Golomb ich nie słucha, ale mnie wyłącznie tylko, słyszy? Ja nie słyszę, baby, ale co? Mam podpisać? No oczywiście. To najlepszy będzie biznes, jaki Golomb w życiu zrobi. A ja powiem, że największe głupstwo. No i nie wiem. Waluk ta Jadwiga baba, no a baba chłopa nie da rady szukać. No pewnie, że i oczywiście. Baba najprzeważniej głupsza jest z natury. No nie. Trzymajcie mnie, ludzie. W imię własnych wąsko zakrojonych celów i korzyści własną płeć pani zdradza. Nic zupełnie pani nie rozumie, Celina. W życiu liczy tylko się skuteczność, a nie zdrada czy tam jakieś drugie dyrny mamy. A pan Golomb idzie do chałupy i się pakuje. Czego? Idę. Wszystkie kalisony swoje niechaj weźmie ręczniki, gdyż ponieważ w moim domie starczej szczęśliwości ludzi nie pracują i nikt dla Golomba prać nie będzie jego brudnej bielizny. Jakżeż to tak? U mnie nie jest obóz pracy, żeby ktoś miał pracować, rozumiesz? Nie rozumiem. Ludzi w swoich chatach same z siebie dobrowolnie wciąż pracują. Ja, tam ładna dla mnie dobrodliwość, o, dobrowolność, jak tam. Jak mam coś zrobić, to zębami przed robotą zaraz zgrzytam. Bo ty jesteś leń i nie rób, Jadwigo. O! Co? Już mnie nie nyje. Jeszcze będzie, bądź spokojny, Łotu. A w ogóle to lepiej się poszczymaj przed krytyką, bo jak przyjdziesz do mnie zamieszkiwać, w ten czas bardzo tego pożałujesz. Ja by prędzej chyba, by pod most nad Białkę poszedł mieszkać, jak do ciebie. Ty uważaj, bo faktycznie pod most pójdziesz. Już niedługo cała nasza ta dzielnica będzie moja. I kto tutaj mieszka, jak chce dalej mieszkać, będzie musiał u mnie zamieszkiwać. I te tylko pod palmą będą odpoczywać, kto się do mnie dobrowolnie zgłosi. A Golomb, na co czeka? W mojej szczęśliwości chce wczasować? Na śmietnisku, co? Ja nie słyszał, co ta ona mówi, ale powiem, że jak chłop by dla mnie takie coś powiedział, to ja jego prędzej by posłuchał. No jak baba, no jak baba mówi mnie. No, to właśnie jest typowy męski szowinista. No i żeby takim przeciwdziałać, my kobiety winniśmy się trzymać razem. A nie chce trzymać Jadwigo? O, a sobie iście tego ja nie radzę. I ja też tak samo, Cela. Dziunia, babo, no wszelako, ale... Golomb! Babów jak nie słyszy, no to niech nie słucha, co to mówi ta Tarasewiczka. O! A jak dla mnie nie chce wierzyć, no to niech
przyjdzie do mojego męża i podpisze, co by ze mną miał podpisywać. Bo on szczęśliwości mojej starczy współwłaściciel jest. Ja nie słyszę, ale pójdę. Tylko niech w ogóle z nim nie gada, bo on głuchy. Jak ty, Dziunia, możesz gadać takie rzeczy? A toż Zymek rzeczywiście słabo jest słyszący. Ja nie o nim mówię, ale o tym twoim kantownictwie. Jak tak możesz ludzi oszukiwać? A nie ludzi, no, a głównie mężczyzn. O, brawo, pan Jadwigo. No, nie wiadomo czemu. Jak się mówi człowiek, to się ma na myśli tylko mężczyzna, a tymczasem i kobiety też są ludźmi. Teraz cisza. Bo ja ciągle się spodziewam, że tu jednakowoż może w końcu ktoś normalny przyjdzie, no proszę. A, kłaniam się pięknie, dużo zakładam, rączki całuję. O, masz to. Pan dyrektor Kleniki. Nie, no to ładnie tak panie coś ukpić z nieszczęścia, no co pan... Ja z nieszczęścia nie. No. Tylko i wyłącznie... Ze załupy. Możesz, stary, tak nie wolno. Czekaj, Lilu, co ty w ogóle robisz? Po co przyszedłeś, Franciszku? No, to po co? No po ciebie, Celinko. No chyba już najwyższa pora, żebyś nie... No przestałaś na mnie boczyć. Pracy nie proponowałem ci w klinice, bo jakby lunęła, co się właśnie przecież stało, no to byś była sfrustrowana. No co ty? Da, jak raz akurat. Co? On jest chlop. A chłopa nie należy słuchać. O, wiem o tym, pani Jadwigo. Przyznaj się, Bałdygo, że chciałeś mnie uzależnić od siebie i swoich funduszy. To ja ciebie miałam prosić o pieniądze, a nie ty mnie jak dotychczas. Boże, jakie pieniądze? O czym ty mówisz, dziecino? No co ty? Nigdy mnie tak nie nazywaj. A pieniądze zawsze są te same. Masz rację, dziecino, ty Celinko, masz rację. A co do pieniędzy, to ja wiedziałem, że ich nie będzie. No to na chalierę załupa zaczynał z Kleniką. Ja? A po to, panie Czesiu, że nie można wiecznie nic nie robić. I załupi. Jak liptuś bajduj do perendu swendus. O. Jak to się mówi. Ze załupy męski nieudacznik. Protestuję. A niby skąd ja mogłem wiedzieć, przypuszczać, że u nas takie jest łapownictwo, co? Choć głupotów niech nie gada. Co? Wszystkie. Wiedzą. On jeden nigdy o tym nic nie słyszał. No więc dobrze, wiedziałem, no. Jednakże bank mi nie dał kredytu. Kredytu? Tak. A jakiego i na co? No jak to na co? No przecież nie na piwo, no. Tylko na łapówkę. Złożyłem papiery, a jakże i co? I guzik, no. No i niech teraz ktoś mi powie, że mężczyźni nie są kretynami. Oj, Celinka, musi chyba co nie wszystko. No nie wiem, Lilu, ale sądzę, że wyłącznie w męskim mózgu mógł się zrodzić taki pomysł, żeby iść do banku po pieniądze na łapówkę. No, pomysł był świetny, wspaniały. No i gdyby nie pazerność bankowców oczywiście, no to by doszedł do skutku. No jakż to? No, najnormalniej w świecie, pani Lilunie Złociutka, bankowcy orzekli, że byłby to kredyt wysokiego ryzyka i dlatego chcieli 50-50. Co to znaczy? No, pół na pół, no. Tego mi nie musisz mówić. Znam angielski. No, raz akurat. A właśnie, że znam. Terwere, how do you do i tak dalej. Mówić po angielsku to żadna sztuka. Pod warunkiem, że się oczywiście jest kobietą. Ja też by mogła się nauczyć. Ależ oczywiście. W tej organizacji, którą jutro założę, wszystkie będziemy się uczyć i to obowiązkowo. Po wejściu do Unii musimy być lepsze od chłopów. I co z tą łapówką? Co, nic. Te łobuzy z banku chciały po miesiącu wziąć za 10 baniek 20. No i proszę, takie coś to tylko chłop może wymyślić. A mylisz się, Celinko, mylisz. Rozmawiałem z jakąś panią kierowniczką, która niewątpliwie jest kobietą. O, to mógł być mężczyzna w spódnicy. Tak, chłopy nie chcą dzisiaj być chłopami. Kolczyk w uchu, włosy półmetrowe na łysinie. A peruga jak u Jadwigi? Nie, orzesz, panie Cytaresiewiczu.
Włosy lipione mam do głowy, ale to on mój własny, co mnie dla mnie kiedyś ci wypadł. Na kropelkę kleisz? Czy na wikol? No, chyba trochę Czesek już przesadził. Tak nie można. Nie, zostaw chwilkę. Chłop to zawsze tylko chłop. A kobieta to tylko kobieta. Nie. Dodaj jeszcze, że w naturze różne żywe organizmy, nawet w prokreacji, mogą obyć się bez męskich osobników. Lecz nigdy odwrotnie. To prawda? Jak najprawdziwsza, Liluniu. Z tym, że po niektóre żeńskie organizmy w ogóle nie chcą mieć potomstwa. Och, ty bał... No i dosyć. Starczy tego już na dzisiaj. Lepiej puszcza radio na Białystok. Może jakie mniej sobie głupoty mówią. Studio Kresy. Studio Kresy. Studio Kresy. Był to 467 odcinek sagi radiowej na Młynowej. Chłop!